Dzisiejszą wycieczkę to można byłoby właściwie nazwać. Witaj kamerko. Pożegnaniem z czasem letnim. Bo właśnie w nocy będzie zmiana czasu. Tego trzeba, to chyba nie było. To chyba zaraz aparat jeszcze wyciągnę. Cała ta kładka tutaj, ten mostek jest jakby niżej położony aktualnie. Dzięki czemu wiele fajniej wygląda ten kanał. Tam jakieś 800 metrów, kilometr do miejsca na hamak. I moje miejsce. Ptaki świergolą. Za mną jest Zalew Szczeciński. A teraz za mną są drzewka, na których rozwieszę hamak. Jest świetny spokój. Hamak i tarp rozwiesiłem o 17:20, więc na jakieś 20 minut przed zachodem słońca. Teraz już jest zachód słońca właściwie. Za 2 minuty będzie już po. Nie wiem, pewnie powoli się zagrzebię w śpiwór. Zrobię jakąś herbatę, coś zjem, ale nie jestem głodny specjalnie. Popatrzę sobie na zalew. No, jest już noc. Nic nie widać. To znaczy ja widzę, ale ty kamerko nie widzisz. Trochę popadało sobie, ale mało. Potem ma jeszcze chyba gdzieś za godzinę zacząć i nad ranem od 8-9. Takie umilkły. Chyba tu nic nawet nie ganiało. Nie jestem sam pewien, czy to były moje szelesty, czy czyjeś inne. Nie wiem, czy coś widać, ale jest godzina 5:40, także jeszcze grubo przed wschodem słońca. Stwierdziłem, że nie będę czekał, ponieważ
raz, że jest jednak dość chłodno. Dwa, że może w ten sposób uda mi się ominąć deszcz. No, żegnam już to miejsce dzisiaj. Podało prawie do ostatniej chwili. Także tarp zwiałem, no, kompletnie przemoczony. W domu będę musiał rozwieść oczywiście od razu, żeby wysechł. Po obozie zero śladu. Stamtąd przyjechałem. Jadę tutaj. No i było fajnie. Jeszcze w hamaku takiego biwaku chyba nie zaliczyłem na razie deszczowego. Na pewno następnym razem muszę zabrać już cieplejszy underkilt i chyba cieplejszy śpiwór jednak, bo ta temperatura odczuwalna 4 stopnie w nocy, to jednak trochę dała się we znaki. No i to było na tyle. Cześć kamerko, do następnego razu.